Okej, no to zaczynamy. W takim razie poruszmy pierwszy temat. Na pewno dla wszystkich mega ciekawy, ponieważ żyjemy w takim kraju, że paliwo dla nas wszystkich jest drogie, więc jest to ważny temat. Także przejdźmy szybko przez spalanie i będziemy mieli to z głowy i będziemy mogli porozmawiać o bardziej przyjemnych rzeczach. No więc słuchajcie, jeśli chodzi o spalanie, to BMK lubi się napić i tutaj nie ma w ogóle żadnych, tutaj nie ma w ogóle co gadać. Jest paliwożerna. Jeśli ktoś myśli, że kupi sobie siódemkę i ona będzie paliła jak Passat, to się niestety bardzo rozczaruje. Ale wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku nie jest tak źle. Jeśli chodzi o 740, no to mam nadzieję, że będzie tutaj widać. Tutaj jest pierwsze zużycie. Ten pierwszy wskaźnik zawsze resetuje jak ruszam. Po to, żeby wiedzieć ile faktycznie ona pali w różnych warunkach. No i dzisiaj przejechałem na myjnię, na chwilę do warsztatu i tutaj w pobliżu lotniska. I jak widzicie, spalanie jest na poziomie 20 litrów. Jeśli chodzi o jazdę w mieście, no to nie ma się co oszukiwać, to jest w granicach 20 litrów. I to zakładam przy jeżdżeniu takim tak zwanym muskaniu gazu, bo jak będziecie chcieli jeździć trochę dynamiczniej, no to może się pojawić tutaj 23 nawet. Drugi wskaźnik, który ja sobie tutaj zostawiam, to jest długoterminowa średnia i to po prostu resetuje sobie rzadziej, a na razie ten trzymam, bo chciałbym zobaczyć, jak w skali miesiąca to będzie wyglądało. I średnie spalanie, czyli miks miasto, gdzieś tam wyjazd za miasto i tak dalej, wydaje mi się, że będzie w granicach 16 litrów. Więc nie ma tragedii. To oczywiście zależy wszystko od tego, ile jeździcie. Czy chciałbym, żeby paliła mniej? No chciałbym, żeby paliła mniej, ale uważam, że no nie jest to taka przeszkoda, która mogłaby, nie wiem, no zabić frajdę z posiadania takiego samochodu, bądź wręcz uniemożliwić nim jeżdżenie. I za to, co ten samochód dostarcza, jaką frajdę z jazdy, myślę, że to jest do przełknięcia. No i tyle. Podsumowując, siódemka lubi się napić. Ma bak 85 litrów, także jak podjeżdża się na stację i widzi się, jak ten licznik zasuwa, to faktycznie jest to jedyne w swoim rodzaju przeżycie. Tyle jeśli chodzi o spalanie. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam. No i do następnego.